Kochani, czeka walka, wyjście z komfortowej, mówić, opowiadać o tym, co się przeczytało, co się wie, że naprawdę szczepionki nie chronią. Jest lekarstwo, gdy zachorujecie. Jest lekarstwo, które zależnie od waszego stanu zdrowia postawi was na około 2 dni albo 5 dni, więc to nie jest żadna zabójcza choroba. To nie jest choroba, która absolutnie was na tamten świat wyśle. To jest choroba, która jest lekarstwo. Iwermektyna, amantadyna, te są dwa wywiady w tej książce, których nie były ocenzurowane, umieściłem je specjalnie, żeby pokazać, dać taką nadzieję, czy też po prostu pokazać, że jest opcja, inna opcja, że nie musimy być szczepieni, że ten cały cyrk, no taki diabelski cyrk trwa i byśmy się temu nie poddawali. Zwykle w tym miejscu jest czas na pytania od was, więc serdeczna prośba o zadawanie ich, przy czym mam również taką serdeczną prośbę, żebyśmy mogli od was usłyszeć konkretne pytanie, nie w formie monologów, bo czasem jest tak, że ktoś się zdarza, kto chce wyrzucić z siebie negatywne emocje i to jest dla nas potem krępujące, że my musimy wam po prostu przerywać i mówić, prosimy o pytanie. Więc jesteśmy otwarci na zadawanie pytań, z przyjemnością na nie odpowiemy. Chciałem powiedzieć, że bardzo się miło patrzyło, jak przed chwilką córeczka zasnęła na pani, bo to była na takie dwa obrazki, tu wy, tutaj pani, tutaj państwo trzymający się za ręce przez długi czas, kiedy Piotr mówił, że to jest o tyle ważne, że my mamy potwierdzenie, że tutaj nie siedzą foliarze, tylko siedzą normalni Polacy, którzy potrafią też kochać i pełnią wiele ról społecznych. Po pierwsze zapraszam na stronę internetową, to się samo komentuje.pl, łamane przez pisma. Tam jest ponad 29 pism przygotowanych dla różnych grup społecznych i dla różnych przypadków. Jeżeli byłaby taka sytuacja, te pisma są po to, że możecie państwo z nich korzystać i składać je do różnych miejsc pracy, na uczelni i tak dalej, do szkół. Jeżeli pani odwiedzi tą stronę internetową, to się samo komentuje.pl, łamane przez pisma, i dojdzie pani do wniosku, że żadne z tych pism nie rozwiązuje pani problemu, bądź nie daje pani, nie jest jakby logiczną konsekwencją pani problemu i nie może pani tego złożyć na uczelnię, to proszę po pierwsze mieć świadomość, że nie jest na pewno pani sama, bo uczelni jest dużo, raz jest 5 niezaszczepionych, raz 1, raz 15. Proszę skontaktować się ze mną. Może to być drogą mailową, może to być o wsparcie Stowarzyszenie Prawników, które powstało. I albo jako fundacja wesprę finansowo to ten proces przygotowania pisma, żeby i pani, i inni studenci mogli z tego korzystać. Pozostaje nam tylko i wyłącznie na tą chwilę droga prawna. Niestety wymaga to pewnego poświęcenia się również emocjonalnego. Ja to doskonale rozumiem, ale nie mamy innej możliwości jak na razie. No tak się system skonstruował, że albo wychodzi... Że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że absolutnie nie ma tego, co uczelnia mówi, że jest. Więc w żaden sposób nie może pani jeszcze wciąż być dyskryminowana z jakiegokolwiek powodu. Ma pani dostęp do nauki po prostu, ja wiem, jaka jest sytuacja, to nie jest tak, że ja tutaj wybielam, ale w żaden sposób uczelnia po prostu korzysta z tej nagonki, która jest i wiedząc, że jeśli na przykład, żeby nie zadzierać z danym ministerstwem, udziela się w tym wszystkim, co jest zgrozą dla mnie niesamowitą, bo nie dostanie dofinansowania i dlatego tak jest, jak jest. Dlatego robi to, co robi ze studentami, nie tylko czy po kierunku medycznego, ale innych kierunków. Proszę pamiętać, że my wiemy o tym, wy wszyscy o tym wiecie, że podczas przymuszeń 30 lat temu w innym zakresie, w czasie komuny, mieliśmy jeszcze kościół, czyli mieliście wy możliwość też gdzie pójść i dostać tej otuchy, do tego, co tak naprawdę każdy z nas w tamtych czasach potrzebował. Teraz niestety no, musimy nazywać rzeczy, myślę, że tutaj zero-jedynkowo nie mamy tej postawy takiej wolnościowej, którą myślę, że większość z nas by oczekiwało, więc niech chociażby te słowa będą otuchą dla pani, a ja przy najbliższej okazji, jak spotkam księdza, którego mam za niedługo zamiar spotkać, to poproszę, żeby dychę za panią odmówił. To na pewno może pomóc. Temat, czy służby naciskają na
redakcję i czy naciskają na pana? Czy coś takiego się dzieje? Na służby nie, nie naciskają, ale próbują podejść do bramy 24-tki, to ja pamiętam, no to zawsze jest tak jakakolwiek redakcja, która ma taki posłuch czy oglądalność, to wcześniej czy później będą, jakoś się przed tym bronimy, jakoś dajemy radę. Nie wiem, ja wciąż robię programy jakie chcę, jakie uważam, zadaję pytania jakie chcę. Pracuję w redakcji, której pracowałem w wielu redakcjach w swoim życiu. Nigdy nie pracowałem w takiej redakcji, która mi dawała dowolność tego, bo w każdej innej redakcji, może w prawie każdej innej, byłoby albo zawieszenie za kilka programów, które zrobiłem, albo jeśli chodzi o tematy, poruszenie tematów, albo po prostu wywalenie z pracy. Więc są na pewno naciski. Ja powiem tylko tak, odpowiadając finalnie na pana to pytanie, kiedyś spotkałem się z jednym z bardzo wpływowych polityków PiS, nieoficjalnie, on powiedział jedno: chcielibyśmy was wyrzucić, ale cholera, macie 500 000 subskrybentów i nie możemy, bo się boimy tego, jaka będzie reakcja, jaki będzie gwar i wrzask, nie tylko w internecie, ale we wszystkich mediach, więc tak, żebyście państwo mieli wyobrażenie, jak to wygląda. Dziękuję. Ja natomiast bardzo dużo korzystam, odpowiadając na to pytanie, z doświadczenia Piotrka, który jest zdecydowanie bardziej doświadczonym dziennikarzem. Ja dopiero poznaję ten świat polityki, bo w marcu 2020 roku ja kompletnie się tym nie interesowałem. I nie wiem, czy się pojawia, na pewno pojawia się, na pewno się pojawiają bardzo interesujące oferty związane z tym, żebym zaczął robić coś innego, coś, co by mi zabierało czas na robienie tego. Na szczęście mam Piotra obok i korzystam z jego doświadczenia. Czyli wszystko po staremu. No tak. Służby no tak nie jesteśmy tu, na pewno wielu osobom się to nie podoba, co robimy. Nie podoba się na pewno władzy, bo jeśli potrafimy zgromadzić nawet tutaj w Koninie tyle 30 osób, jeśli jedziemy do innego miasta, gdzie jest 150, 250, 200 osób na spotkaniach i mówimy im to, co mówimy do państwa, no to się nie podoba władzy, no bo gdyby oni... Gdyby wpadli inaczej, gdyby tu wpadli na przykład nas wszystkich wyrzucili albo nas zaaresztowali, myślę, że to się wcześniej czy później wydarzy, no to jeszcze na większego rozgłosu byśmy uzyskali, no bo jednak i Grzegorz, i nie chodzi tutaj o rozgłos mój, tylko sprawy, o którą walczymy, bo to nie chodzi o moją, ja naprawdę nie dbam o to, czy jestem popularny, czy nie, tylko żeby jak najwięcej osób wiedziało, miał rzetelne informacje, a nie te, które są serwowane z mediów głównego nurtu. To, co się pojawia, to jest taki ciekawy wątek, to jest próba, Piotr już do tego jest przyzwyczajony, dla mnie to jest nowość, dyskredytowania nas jako środowiska. Wiecie, wy foliarze, więc już jest jakby sam wyraz, już jest dyskredytacją waszą. Natomiast ja to pokażę jako z ciekawości. Postawię na przykład, to jest informacja sprzed kilku dni na Facebooku, na Instagramie, co ciekawe, zero obserwujących i zero postów ma ta osoba, więc mogę się domyśleć, jakiego rodzaju to jest konto. Wysłał mi zdjęcie mojej żony, które stworzyłem, jeszcze tego nie pokazywałem. To jest coś dobrego, to coś nowe. Przygotowałem projekt fotograficzny jako fotograf i to był taki projekt bardzo artystyczny. Państwo tego aż tak z daleka nie zobaczycie, ale to jest mniej więcej zdjęcie mojej żony, to wiadomo, że bliżej. Moja żona ma wokół, to nie był mój pomysł, tylko artystyczny, narysowany trójkąt, dlatego że było bardzo dużo różnych elementów. To była inspiracja jednym z artystów. I dostałem takiego screena na przykład o takiej treści. Ten trójkąt to przypadek. Już ludzie wiedzą, że jesteś kontrolowaną opozycją. Sława, bracie, wkrótce każdy pozna prawdę. To tego typu informacje się na przykład pojawiają w wiadomościach. Mnie to jakby nie dotyka, natomiast zastanawiam się, co trzeba mieć w głowie. Nie, no, żeby są różne czas. Sytuacje. Słuchajcie, ja na przykład często lubiłem na antenie nosić koszulkę z Punisherem. To jest taka czaszka. Ona nie ma nic ani satanizmem, ani nic z odprawianiem Punisher, dlatego że lubiłem, to było takie odreagowanie moje, pokazanie, że może się ktoś wreszcie pojawi, to zrobi tu porządek i nie będę jeszcze w sposób wiadomo legalny, tak? No bo czasami tak mówią, wszędzie korupcja i tak dalej, i tak dalej. No zostałem satanistą. Ponieważ jak ja mogę mówić, że jestem katolikiem i nosić koszulkę Punishera, albo chyba Grzegorz miał jakieś zdjęcie, w którym pokazywał OK. Sprzed 15 lat. To znak masoński. Albo jeszcze, słuchajcie, 13:30 mam programy. Poniedziałek, środa, piątek i czwartek. 13:30 tak się podzieliliśmy po prostu
ramówką w redakcji. 13.30 to jest masońska godzina i jesteście masonami, bo nadajecie. No, słuchajcie, no, takie różne rzeczy. Śmiesznie obracam to w humor. Czasami nie są, bo tam naprawdę głupoty ktoś pisze, albo właśnie dziwne konta. Wyrobienie zrobią takie rzeczy, że z bliskich sobie robią jaja. No ale no cóż, to jest częścią tego wszystkiego. Na to się zgodziliśmy, wychodząc na to pole walki. Tak jest. Jeszcze ciekawostka. Dostałem kiedyś od posła Rzeczpospolitej Polskiej listę kont na Twitterze, tego Piotr jeszcze też nie słyszałeś, mam tą listę, kont, które są specjalnie stworzone po to, żeby dyskredytować nasze środowisko. Po prostu wchodzą i umieszczają jakieś posty bądź negatywne komentarze. Ja, i o tym też Piotr jeszcze nie wiesz, wysłałem kiedyś całkiem niedawno do pismo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z zapytaniem, czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów posiada jakiś departament bądź pracowników, którym jest zlecone komentowanie negatywne postów środowiska, które podważą narrację rządu. W związku z tym KPRM mi odpisał na to pismo. Napisał mi, że oni nie zatrudniają tego typu ludzi, więc zapisałem drugie pismo i nie mam odpowiedzi na to pismo. To może patrz mi się przypomniał, bo ciekawy wątek, zapytałem, czy KPRM wie, czy którykolwiek z podwykonawców w jakiejkolwiek innej kwestii pracującej dla KPRM-u wykonuje pracę mające na celu obniżenie wiarygodności środowisk naszych. Czekam na informacje. Ciekaw, ja też jestem ciekaw bardzo. Zobaczymy. Na przykład była taka sytuacja, nie wiem, czy żeście Państwo widzieli, ale było, że dziennikarz telewizji publicznej właśnie wygadał się, bo jakieś tam konto było niby fejkowe. I tam coś mówił o tych ruchach naszych, a ten dziennikarz, dziękujemy bardzo, i że chwalił bardzo telewizję polską, a ten dziennikarz, dziękujemy bardzo panie ministrze, podpisał do tego konta. I w ten sposób właśnie się ujawnił, że to konto jest fejkowe, ale jednak zaplanowane. Dziękuję za tą wrzutkę. Proszę. Czy dostał pan odpowiedź, jak rozróżnia Ministerstwo Zdrowia warianty Delta, Mu i inne? Nie otrzymałem. Nie otrzymałem informację. Ministerstwo Zdrowia jakieś kilka miesięcy temu przekierowało mnie do jakiegoś urzędu o dosyć skomplikowanej nazwie, które ponoć się miało zajmować tego typu rzeczami. I ten urząd nie odpowiedział mi na moje zapytanie obywatelskie, ale zapytałem się Agencję Badań Medycznych, bo dostali jakieś ogromne pieniądze z naszych podatków, Agencja Badań Medycznych, której za zadanie miało być właśnie wykrywanie różnych mutacji. I zadałem pytanie, na jakim etapie jest ta praca, o ile w ogóle wątkach przypominacie. I urząd wam nie odpowiada. To możecie na tej stronie internetowej mojej też jest takie pismo, możecie wtedy zapłacić 100 zł i idziecie do sądu administracyjnego. I sąd administracyjny przymusza poniekąd, nazwijmy to, urząd albo do pełnej odpowiedzi, albo w sytuacji, jeżeli odpowiedź jest niejasna, to też możecie iść do sądu administracyjnego z informacją, że informacja jest niejasna i prosicie o doprecyzowanie. Wszystko w waszych rękach. Panie, w tej naszej przyszłości. Czy widzi pan jakieś wyjście z tego wszystkiego? Nie no, widzę. Przepraszam, że to tak grałem. Znaczy, czasami, bo ja się boję, bo ja jestem człowiekiem sporej charyzmy i głosy, jak słyszycie. Jak się zacznę wydzierać do mikrofonu, to niektórzy się boją, więc... Nie. Znaczy, przepraszam, nie chciałem. Jest źle, w sensie takim, że trochę jednak społeczeństwo śpi. A z drugiej strony mogę powiedzieć, że jest dobrze, bo jednak mnóstwo osób już mówi, coś mi tu nie gra. No, półtora roku prawie. I mi tutaj, nie, słyszę tylko, że ktoś wziął szczepionkę i coś mu się źle dzieje. Albo umarł, albo zachorował, albo głowa go boli od roku, od miesiąca na wzięcia szczepionki. Albo naprawdę ma jakieś, boli go serce, cokolwiek. Nie to, że się z tego cieszę, tylko że ludzie zauważają, że coś tu nie gra. Że jednak ci, którzy jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie zwracali na nas uwagę i mówili, naprawdę już powstadaliście zmysły. Teraz po pierwszej dawce na przykład przychodzą i mówią, to może mieliście rację, no. Jak gdyby patrzą wtedy inaczej, bo szkoda, że są mądrze po szkodzie, a po drugie, no widzę, że coraz więcej osób, szczególnie teraz rodziców, którzy no, stwierdzili, nie mogę wysłać swoje dzieci, żeby jakaś pani, która nie ma pojęcia, nie bierze żadnej odpowiedzialności za to, zachęcała do eksperymentu medycznego, w którym moje dziecko może umrzeć.
albo zachorować ciężko, albo się źle czuć. Więc mnóstwo rodziców łączy się w stowarzyszenia. Widzę na terenie całej Polski, w ogóle nie tylko rodziców, ale Polaków, którzy łączą się w małe stowarzyszenia, w grupy, które bronią się, pomagają sobie. No to jest taki ruch społeczny, którego nie widziałem od wielu, wielu lat w Polsce. I to jest bardzo dobre. Co, do czego nas zaprowadzi? Słuchajcie, no w historii zmian społecznych, nie tylko Polski, ale innych krajów czy Europy, były różne momenty. Czasami się wydawało, że nie ma szans na pewne zmiany. No, ja widzę, że jest, tylko najpierw musimy się zorganizować. Musimy wiedzieć, czego do końca chcemy. Oddolnie, na przykład na zasadzie tych samorządów, ponad podziałami. Już teraz nie ma znaczenia, czy ktoś jest napisem, czy... Tylko byście brali w tym udział, bo to są bardzo fajne spotkania z wolnymi Polakami, którzy chcą wolności. To nie chodzi o to, słuchajcie, chcecie się szczepić, proszę bardzo. Ja chcę, żebyście mieli wolny wybór i chcę, żeby ktokolwiek się nie zaszczepił, nie był z tego powodu, tak jak pani pytała, że może wyrzucić ze studiów. Ja chcę, żeby nikogo to nie obchodziło. To jest wasza prywatna sprawa. Jak mnie pyta czasami jakiś pan, czy konduktor, czy ktoś, kto, nie wiem, pan, który w supermarkecie ochrania mnie, gdzie pana maska? Ja mówię, a co to pana obchodzi? To jest moja prywatna sprawa. Nie mogę jej nosić. I to jest moja prywatna sprawa. Dlaczego tego nie mogę robić? Nie wpisała na listę zakaźnych, groźnych chorób COVID-19. Bo nie ma takiej choroby. No bo nie ma, no. COVID-19 to przecież to nie jest nic innego jak certyfikat o wakcynację, coś takiego. To nawet, bo inaczej, ja mam z tym problem, bo ja, słuchajcie, jak jesteś się w mediach, jak się nie w mediach, trzeba przyjąć pewną taką, nie tyle strategię, tylko, bo ludzie mówią COVID. I czasami się przejmuję, żeby ludzie rozumieli, o czym ty tłumaczysz pewne rzeczy. Ja mam wątpliwości co do wirusa z wielu powodów, czysto upierając się na faktach. Mam na przykład ostatnie doniesienie potwierdzone, człowiek, zwykły Kanadyjczyk w stanie Alberta, poszedł do sądu. I musieli ściągnąć ministra zdrowia całej Kanady, który przed federalnym stanem, sądem potwierdził, nie wyizolowaliśmy czegoś takiego jak wirus COVID-19. To pod epidemią. Dlaczego tego nie jest to napisane? Bo nie robi się protokołów, proszę państwa. Z posiedzeń Rady Medycznej, która decyduje, czy wejdzie lockdown, czy nie, nie robi się protokołów. Czyli łamie się polskie prawo, według mojego mniemania. Bo dzisiaj prawo ustala się na konferencji prasowej. Na prasowej, oczywiście, tak. Więc tutaj jest tych wszystkich różnych powodów do tego, żeby tak nie myśleć. No nie, ale najważniejszy jest jeden. Abstrahując od wszystkiego, co powiem. No, nawet przyjmijmy, że COVID-19 zabija. To zmarło 0,05% na całym świecie. No ludzie, no nawet byśmy nie po... Nawet byśmy nie pomyśleli, nie rozmawiali dzisiaj o tym, gdyby było naprawdę, nie wiem, zresztą porównalibyśmy do innych lat. O czymś takim teraz sobie myślę, że idzie się do lekarza i on na przykład do szpitala i na przykład pyta się, czy jest pan zaszczepiony, czy nie, i w zależności od tego wybiera odpowiedni test. Tak. I tak, to dla prawda. Zaszczepionych są antygenowe, które mają 28 powtórzeń, czyli praktycznie nie wykrywają tam nic. A dla tych niezaszczepionych są PCR, które mają nawet 45 powtórzeń. Tak. Wtedy nawet martwego wirusa wykryją. Tak, to prawda. Czy to jest prawda? Tak, to prawda. Osobiście na ten temat rozmawiałem z lekarzem, który praktykuje w szpitalu. Jest to prawda. To jest kpina. To jest tak jak jest kpiną każdy skrawek tej całej układanki jest kpiną. Nie zgadza się tu nic. Nie łapie się to zupełnie, choćby nie wiem jak chciał to złożyć logicznie, to nic się nie składa. Bardzo dużo winy ponoszą lekarze. Ja uważam, że lekarze i telewizja ponosi największą winę, bo sam rząd by nie zrobił nic. Mając przepotężną moc, jaką daje telewizja, się ma oszustów za sobą, a lekarze którzy tak są za... No ale dobrze, lekarze, ja możemy tak to rozdzielać. Przepraszam, że pan przerwie. Masz pan rację, bo lekarze to... Dobrze, no ale to co mam powiedzieć, że moja mama też się sprzedała, bo wzięła szczepionkę? Znaczy ja powiedziałem, że... Nie, ale nie, ja rozumiem to, co pan mówi. No, to jest...
Ja się zgodzę, dziennikarze też się sprzedali. Po prawej stronie ci, którzy na przykład byli... Dlaczego pan mnie cenzuruje? No nie, ja nie cenzuruję pana. Na kanale i cenzuruje cię. No ale co pan mi mówi, że cenzuruje? Co, no, no, tak, no, ja powiem panu, bo widzę, że tutaj do czego pan dąży. Cenzurujemy kogoś, kto mnie wyzywa, albo moich kolegów, albo pisze bzdury i nie wie o tym, że pisze bzdury. Nikomu. Dobrze, no to co pan napisał, że pana ocenzurowaliśmy? Skończmy z tym, żeby mówił. Zawsze prawdę. Jaką prawdę pan napisał? Ja teraz nie pamiętam w tym momencie. Jak ja mam się ustosunkować do rzeczy, którą pan teraz mówi? Chętnie się ustosunkuję. Ale choćby nawet teraz pan mi przerwał. Dobrze, no to proszę skończyć, niech pan skończy. No, proszę bardzo. No teraz to już dziękuję bardzo. No to, no to ja. No daję panu się wypowiedzieć, proszę pana. No jak to? Pan mnie wytrąca z równowagi. No ja pan za panu zadaję pytania, bo pan mi zarzuca pewne rzeczy. Pan zarzuca mi, że ja cenzuruję ludzi. No tak, no to cenzurowałem. Ja oddaję panu głos, teraz się nie odzywam. No więc powtarzam raz jeszcze. Gdyby nie lekarze, którzy są zainteresowani pandemią, którzy wychodzą z założenia, że trwaj pandemio, trwaj, bo zarabiają kokosy, gdyby oni powiedzieli prawdę, jak jest, gdyby telewizja powiedziała, telewizja nosi się z wielkim szumnym przekazem, tyle jesteśmy po to, żeby patrzeć politykom na ręce. I co? Sprzedali się tym politykom. Dzięki panu Grzegorzowi wiemy, że wszystkie media dostają pieniądze. Ten człowiek zasługuje na potężny szacunek, robi no, ma go i... tytaniczną pracę. Natomiast... No słucham. No to ja mam pytanie do pana Grzegorza. Czy porównywał pan statystyki zgłaszanych i uznanych NOP-ów w Polsce i w innych krajach? Powiem, tak, zamknijmy ten wątek, bo ja raczej zawsze wolę łączyć, a nie dzielić. Serdecznie zapraszamy po spotkaniu z mniejszą dawką emocji i chętnie porozmawiamy tak długo, jak trzeba, żebyśmy znaleźli porozumienie, bo jesteśmy tutaj, myślę, że grupą, którą najmniej chciałbym, żebyśmy się podzielili, bo jest nas w Polsce stosunkowo mała grupa i nie ma sensu, żebyśmy się jeszcze wzajemnie jakimiś emocjami musieli, więc zapraszam do miłości. Jeśli chodzi o pani pytanie, co do NOP-ów, nie badałem tego tematu. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Justyna Socha bardzo temu dużo energii swojej poświęca. Jest tam również aplikacja, którą specjalnie stworzyła, więc myślę, że nie ma sensu duplikować prac osób. Jeżeli jest jakiś specjalista, który już czemuś się poświęcił, to odsyłam do Justyny. Justyna ma wielką wiedzę na ten temat. Są ogromne dysproporcje do tych notowanych chociażby w Niemczech, a w Polsce. Czy w Norwegii, to o tym mówił mój antenie Piotr Sytowski, lekarz, który i pracuje w Polsce i w Norwegii. Tam jest konkretnie, wiem dokładnie od wielu lekarzy w Polsce, że nie zgłasza się NOP-ów różnych, nawet mniej dokuczliwych czy też poważnych, ale też nie zgłasza się NOP-ów tych naprawdę poważnych. System jest tak zbudowany, żeby nie przyjmować NOP-ów. Pamiętam taką sytuację z profesorem Parderą, który nie żyje, po wzięciu szczepionki zmarł. Dopiero gdy jego syn zainterweniował i znajomy lekarz, profesor w innej gdyby klinice na Śląsku, dopiero zarejestrowano ten zgon jako zgon poszczepienny. No, chociaż próbowano to zrobić. Ja mam takie wrażenie, że i to być może jest słuszne to, co wszyscy robimy, że my staramy się znaleźć jeszcze kolejne argumenty świadczące o tym, że coś jest niebezpieczne. Bo rozumiem, że to pytanie wynika z tego, że gdybyśmy mieli większą ilość NOP-ów, być może więcej osób by się obudziło, bo być może by to wpłynęło na ich decyzję. Większa ilość już nie jest potrzebna. Właśnie o to chodzi. Tylko statystyka. Tak, statystyki na pewno są w Polsce nie takie, jak być powinny. Przy czym pytanie, czy zdiagnozowanie większej ilości NOP-ów wpłynęłoby na podwyższenie jakiegokolwiek stanu wiedzy, który my już mamy. Co jeszcze wy? Jesteście osobami świadomymi. My nie, ale ci też śpią. Pytanie, czy gdybyśmy podeszli do tych śpiących i powiedzieli, że jest 200 razy więcej, czy to ich zmieni? Bo ja mam takie wrażenie wewnętrzne, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. To jest pytanie filozoficzne poniekąd. Ja mam raczej takie wrażenie, że obawiam się, że żeby Polaków przebudzić, to musi się coś stać niedobrego. W takim znaczeniu, że musi się po prostu coś na tyle spektakularnego wydarzyć, że dotknie to większej ilości osób. Bo teraz jeżeli ja komuś powiem na przykład,
ja tego nigdy nie mówię. Ja tego zdania nie mogę powiedzieć, bo to potem wytnę z kontekstu. Jeżeli na przykład ktoś komuś mówi, szczep się albo czy się nie szczep, to tak jak mówi Piotrek, to musi być jakby indywidualna sprawa. Natomiast ja mam takie pytanie do nas wszystkich. Ja to mówię również jako ojciec. A co, jeżeli powtórzy się na przykład sytuacja, która miała miejsce, przecież wy kobiety wiecie, była przecież szczepionka na raka szyjki macicy. Jak doczytać historię tej szczepionki, to się okazało nie po miesiącu, po latach, że to jest rakotwórcze. A co jeśli się tak stanie? Ja nie mówię, że tak jest. Co się wydarzy, jeżeli się okaże, że nieprzebadany preparat po kilku miesiącach powoduje na przykład u naszych dziewczyn, u naszych dzieci problem z niepłodnością? Ja nie mówię, że tak będzie. Albo podwyższenie się na przykład jakichś problemów rakotwórczych. Co wtedy? Co my wtedy zrobimy? Ci, którzy teraz odpowiedzieć i obawiam się, że właśnie miejsce, w którym jesteśmy, dostaje najbardziej tej pouszczek. Ja nie mówię, że tak będzie, ale jeżeli tak będzie, to nie chciałbym być rodzicem, który będzie miał po prostu w głowie to, że to ja kiedyś poszedłem i zaszczepiłem własne dziecko. Ja teraz nie jestem w stanie przypomnieć sobie nazwiska tego włoskiego lekarza, natomiast dysponuję filmem. Lekarze włoscy zbadali wszelkiego rodzaju szczepionki. A dyskusję zostawmy sobie na koniec, nie cenzurują. Pytanie na portalach społecznościowych, bo fajnie tutaj pan przytoczył ten żółty paszport szczepionkowy, jak się latało gdzieś tam po świecie. I ja jestem pewny, że po 17 latach nic mi się nie stało od pierwszego wylotu do Afryki, nie? Także że tutaj jestem i zaszczepiłem się raz, prawda, na jakąś tam chorobę, nie wiem, ebola to była, czerwona, żółta gorączka, malaria, nie wiem, coś tam, ale wiem, że ja będąc w ośrodku tych chorób śródziemnomorskich byłem doskonale poinformowany, co może mi się stać, jeżeli taką szczepionkę przyjmę. Ja wyraziłem zgodę lub nie. Tutaj natomiast no, w większości, jak słyszę, to nie są informowani. Bo nie wiedzą, nie mogą wiedzieć. Dokładnie. To jest raz, ale przeczytałem nas po takich, tutaj kolega przede mną zadał pytanie, też między innymi. Ja nawiązując do tego pytania chciałbym zapytać, bo przeczytałem na portalach społecznościowych, nie wiem czy pan słyszał o tym, czy pisał pan o tym do tam, wiadomo, rad nadzorczych. Jeżeli nie, to ja spróbuję sam napisać, bo jestem bardzo ciekawy. Podane było, jaka skuteczność jest szczepionek Pfizer, AstraZeneca, Sputnik i bodajże, nie pamiętam, tam Johnson, jeżeli a ktoś tam zachoruje, załóżmy, na tą mutację kolejną tam z kolei. Wtedy akurat to było po tej Wuhan, a weszła ta Delta. No i wyszło, że właśnie Rada Nadzorcza, ta medyczna podała, że chyba Pfizer był najskuteczniejszą, bo na tą mutację Delta chyba było 74%. Jakieś moje pytanie? No i moje pytanie, czy zadawał pan kiedykolwiek pytanie, jeżeli słyszał pan o tym, nie? Nie zadawałem, ale już powiem dlaczego. Bo to jest pytanie, na które pan nie dostanie odpowiedzi. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ministerstwo, ja już przerabiałem podobne tematy. Jakby trzeba się też nauczyć korespondować z urzędami, żeby wiedzieć, kiedy nam odpowiedzą, a kiedy nie. Odrzucą to pytanie, odbiją piłeczkę, powiedzą, że Ministerstwo Finansów nie jest od tego, żeby wskazywać badania medyczne i odeślę do badań medycznych, które są ogólnie dostępne. Taka będzie narracja. Daję sobie palec uciąć. Przerabiałem już temat. Czy zgłaszają się do was, do redakcji, czy do pana, czy zgłaszają się lekarze, którzy są wzywani przez rzecznika dyscypliny, na przykład tutaj w województwie wielkopolskim, ponieważ mamy w Koninie lekarza, który na Facebooku bardzo dużo tłumaczy, bardzo dużo opowiada i właśnie dostał wezwanie, niebawem będzie przesłuchiwany, jakieś w stosunku do niego będą chyba postępowania i czy zgłaszają się do was tacy lekarze z Polski? Żeby opowiedzieć o tym, jak to się odbywa, te naciski. Ogólnie nie, znaczy, to powiem w ten sposób. Lekarze, którzy udzieli mi wywiadu, mieli ogromne problemy. Pierwsza Anna Martynowska, więc, która na szczęście uzyskała, przypominam tych, którzy nie wiedzą, wygrała w sądzie i może dalej wróciła do swojej przychodni i może dalej być doktorem, lekarzem po prostu. Sąd finalnie uznał, że to jest, nie, jest bezpodstawne i zabranianie jej wykonywania zawodu lekarza. Ogólnie staram się szukać takich lekarzy, tylko oni są bardzo niechętni do tego, by iść do branży 24 czy do jakiegoś większego medium, bo to od razu pójdzie dalej. To są często bardzo popularne wywiady, gdy lekarz jakiś wypowiada się na temat tego, co się dzieje dookoła i potem oni mają naprawdę spore. Martynowska, doktor profesor Rutkowski,
miał problemy. Przecież prawnicy też mają, mecenas Tarnawa Gwóźdź też musiała stanąć przed jakąś tam komisją etyczną czy tam adwokacką, bo na przykład szef właśnie Naczelnej Izby Lekarskiej Mateja wysłał, gdyby, co to było dokładnie, nie za zawiadomienie, tylko że obraziła go czy coś takiego i że naruszyła godność po prostu zawodu adwokata. Jest, my to wyłapujemy, ja rozmawiam z wieloma. Miałem kontakt z pewną panią lekarką, która nagrała, która była uczestniczką czatu lekarzy, gdzie nagrała na swój telefon czat, jak chciały, różne wypowiedzi. Było coś takiego, że po prostu tam, zabijamy ludzi, podajemy im tą szczepionkę, niektórzy umierają. Były bardzo szokujące rzeczy. Ja chciałem ją oczywiście na antenie, ale ona później finalnie nie zgodziła się na ten wywiad. Mówię, że puścić to, że ona może skomentować to jakoś. No ja mówiłem, że chciałbym poprosić ją, żeby wystąpiła może nie tyle, tylko żeby nawet już głosu nie zmieniać, bo wtedy by zarzucono mnie tak, jak zarzucono na przykład Wojtkowi Sumlińskiemu w sprawie ratownika, że to jest fake, że to nie jest prawda, że wymyśliliśmy sobie coś takiego, więc... No i to różnie, ja rozumiem lekarzy, nie naciskałem, czy naciskałem ich kilka razy na tyle i mogłem, a później po prostu nie ma sensu, jeśli ktoś boi się wystąpić. Nie bała się Anna Martynowska, no i miała rok przerwy w wykonywaniu zawodu. Tak. TVN może zmieniać głosy, zasłaniać. Oczywiście. TVN może robić wszystko. Właśnie ja chciałem zadać pytanie, zmienić temat. Typowo do pana Piotra pytanie jako dziennikarza. Tak po ludzku, o co kaman z Lex TVN? Jak pan to odbiera? No to było zesłane ze mną. Czego? Wprowadzenie innych rzeczy. 1449. Przecież przyznali tą koncesję finalną. Znaczy, ja łudziłem się, nie łudziłem się, tylko chciałem, to może zmienią, jednak nie dadzą. To nie jest tak, że ci lekarze się jakoś w moim przypadku zgłaszają do mnie, dlatego że ja najczęściej z tymi lekarzami już jestem w kontakcie wcześniej, bo jeżeli to jest lekarz, który jest w jakiś sposób wolnościowy, to oni bardzo często współpracują właśnie z tym Stowarzyszeniem Polskich Niezależnych Lekarzy i Naukowców, więc oni jakby na bieżąco wymieniają się doświadczeniami. To jest próba zastraszania, więc nie ma oficjalnych zgłoszeń, natomiast my po prostu jesteśmy cały czas w tym samym środowisku. Tych lekarzy niestety nie jest aż taka duża liczba, jakbyśmy chcieli, ale na szczęście się rozrasta, więc jakby idzie to, mam nadzieję, ku dobremu. Dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Za chwilkę jeszcze, na razie pani, bo pani była pół sekundy pierwsza. Proszę. Albo tak i też myślenie o wyborach, żeby tworzyć oddolnie, że są ludzie, którzy gotowi są podjąć tą władzę w takim wymiarze właśnie wolnościowym. Bo o tym trzeba myśleć właśnie, żeby już myśleć. Dziękuję za to pytanie. Piotr mnie zawsze przestrzega przed tym pytaniem, bo to jest moje ulubione pytanie. Ja z przyjemnością na nie odpowiem, tylko to mnie wtedy stawia również i proszę, żebyście Państwo tego tak nie zinterpretowali. Wkładam mnie to w buty kogoś, kto jest zainteresowany kandydowaniem. Jakby, proszę, żebyście Państwo jakby oddali to gdzieś na bok. Tak, jest taki ruch. Prezydent Grzegorz Płaczek. Którego zawsze mi tak uczał wtedy. Jest taki ruch, który powstał całkiem niedawno, którego celem jest nie tworzenie niczego nowego poza integracją tego, co już jest, czyli próbą nałożenia taką czapą pewną wszystkich środowisk, niczego im nie zabierając. Ze społeczeństwem, co mu się żywnie podoba. Jest bardzo totalitarny projekt, bardzo coś, co polega na widzimisię kogokolwiek. To jest jak gdyby krok do tego, by to zrobić na chorobę, której nie umiera niewiele osób. Nie, bo tak przynajmniej ja to widzę, rozporządzenia, ten pomysł rozporządzeń. Tak, rozporządzenia, ale padły to, bo jednak Sąd Najwyższy, na przykład rozporządzenia, które zakazywały organizowania manifestacji w trakcie tak zwanego lockdownu,
Sąd Najwyższy, ten Sąd Najwyższy nawet, obalił to, że jest to niekonstytucyjne, że to jest absolutnie niezgodne z prawem zakazywanie komukolwiek w tym czasie, na przykład w październiku, tak jak był 24 października w Warszawie protest, komukolwiek zakazywanie jakiejkolwiek manifestacji, że to było nielegalne. Więc oni uznali, że to jest już tak słabe, że trzeba po prostu zrobić to nawet jeszcze bardziej diabelsko, żeby naród po prostu poprosił o to, żeby zmienić to. To będzie zgodne z tym? Nie wiem, trudno, nie sądzę, żeby cokolwiek, co oni wymajstrują, było zgodne nawet z tą konstytucją, która jest. Nie sądzę, ale dopóki naród nie pokusi się o to powiedzieć dobrze, to teraz my, no to... No oni są tak zepsuci, że oni już tak na to nie patrzą. Co chce rząd, który ma władzę? Więcej władzy. Czy jest królem, czy jest rządem. I jeśli na przykład myślimy, że ten rząd nie jest tak zły, to kiedyś powiedział były główny, czy premier Wielkiej Brytanii. Wszyscy myślą, że rząd jest taki albo mniejszy lub gorszy, ale że nie robi złych rzeczy. No to wyobraźcie sobie najgorszą rzecz i dodajcie to coś gorszego 10 razy. No to właśnie robi wasz rząd. Ja jeszcze tylko przepraszam, jeszcze chciałem a propos tego pytania pani i uzupełnienie tego, co mówi Piotr. Ja o tym często mówię na spotkaniach z wami. My jako naród, to jest moja opinia, nie politologa, ale taty, ojca i osoby, która się spotyka z wami, my przespaliśmy pewien moment. My przespaliśmy jesień 2020 roku, kiedy rozporządzeniami niezgodnie z prawem, łamiąc konstytucję, rząd zauważył, że może robić w naszym kraju co chce i nie ma żadnych konsekwencji poza jakimiś pojedynczymi, raz większymi, raz mniejszymi manifestacjami. Polacy jakby, Polakom to umknęło, bo od lat się mówiło, to jest gotowanie żaby. Od lat nam się mówiło, że rząd łamie prawo, teraz on złamał na tyle to prawo i się zorientował, że nie ma żadnej reakcji narodu i że nasza presja jest bardzo mała. I w tym samym czasie zostało chociażby na samą akcję promowania szczepień w samym tylko KPRM-ie wydane z naszych podatków 55 milionów złotych dotychczas. Zobaczcie, jaka to jest kwota, że oni mogą robić wszystko. Pytacie się, czy ktoś może robić ustawą czy rozporządzeniem. Naprawdę myślicie, że oni się nad tym zastanawiają tak dogłębnie? Przecież wystarczy, że powie pan minister, zakładajcie maseczki i niezależnie od tego, że w ogóle tam nic nie ma za tym, żadnej legislacji. My wszyscy wychodzimy, wszyscy w rozumieniu takim uproszczeniu i wszyscy zakładamy maseczki. Więc to pytanie wynika z tego, że pani stara się logicznie wytłumaczyć, czy pana pytanie działania rządu. Oni nie muszą działać logicznie. Oni się zorientowali, że oni mogą robić co chcą i nie chcę ich obrażać, tylko żebyśmy zrozumieli, ten kraj, do którego Polku chciałabyś pewnie wrócić sprzed 2 lat, on już nie wróci. Każde państwo się zmienia. My właśnie jesteśmy... Proszę. W jaki sposób możemy walczyć? Bo wydaje mi się, że to jest taka walka z wiatrakami. Niekoniecznie, bo właśnie to, co Grzegorz powiedział, że nie stanęliśmy wszyscy do bojów w październiku zeszłego roku, bo gdyby było wtedy, było takie Katowice, jak było ostatnio, ale byłoby takich co jakiś czas, to wierzcie mi, jedyną rzeczą, jaką oni się boją, to że ludzie stają i mówią nie. I nie było okupowania, nie wchodzenia do środka, stania na okołowiejskiej w Warszawie. Nie było tego. Przecież jesteś wariatem, jedni, drugi. Słuchajcie, no różnie, ogólnie dobrze się znam z Justyną Sochą, niektórej rzeczy jej popieram, nie popieram, ale to ona była, chciała, żeby wychodzić i miała rację w tym sensie, żeby, czy ją lubisz, czy nie lubisz, czy lubisz to co, żeby pokazać, że naród się nie godzi na to. Bo wszyscy mówili, że jeszcze 2 tygodnie. Tak, tak. No, to jest ten problem, no, żyjemy w takim sytuacji, takiej dziwnym państwie, w którym jednak telewizja już pochłania no, co najmniej połowę narodu, no. I które decyduje i wierzą i nie pamiętają kłamstw, które wypadają z tego telewizora. Bo no przykład ostatni prosty jest dla mnie najlepszym przykładem. No to zapomnieli ludzie już, że się dali namówić na 2 dawki, a już 3 idzie? I Niedzielski mówi, no musimy dać 3 w Polsacie. I oni nie mają jakiegoś takiego... Jakaś część słyszy i dochodzi do mnie, że są wkurzeni. Czują się zdradzeni, czy ja w ogóle się dziwię, że ktokolwiek ufał Niedzielskiemu, no ale... Okej, okay, no każdy ma jakiś swój etap do dochodzenia do prawdy.
Ale dalej niektórzy są dobrze, trzecia dawka. Proszę bardzo. Niesamowite jest to dla mnie, nawet po tylu latach analizowania zachowań społecznych pod wpływem telewizji i mass mediów. No ale wciąż to działa. Wciąż to działa. My możemy pewne rzeczy wyhamować. Pamiętajcie, że nie jesteśmy też jedynym państwem w Europie, które się buntuje. Zobaczcie, co się dzieje na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii. Nasz blok, który przez wiele lat, tak, ale chcę jakby zwrócić uwagę na inny aspekt. Ten blok Europy, który przez wiele lat był tym blokiem B, tym gorszym, nagle się okazuje, że mamy najniższy poziom wyszczepień, czyli, a najmniej umiera tutaj nas ludzi i najmniej się zakaża. W związku z tym być może jest szansa, że kraje zachodnie, może potrzebują też czasu, już Francja się budzi chociażby też i być może jeżeli więcej grup, więcej państw będzie świadomie walczyć, ale nie chodzi o walkę wręcz, tylko chodzi o to po pierwsze, co, jak wy się zachowujecie każdego dnia i jaką ja mam też postawę każdego dnia. Czy jak ktoś przyjdzie i mi coś będzie kazać w szkole zrobić, na przykład mojej córce, że ma się zaszczepić, czy ja się z tym zgodzę jako rodzic, czy pójdę i przynajmniej podejmę próby walki. To jest pierwsza rzecz, to jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, trzeba wspierać takie media jak media wolne. Ja też się czuję coraz bardziej w jakiś tam sposób wolnym medium, chociaż zobaczymy, kiedy mnie Facebook usunie i mój kanał. Ale trzeba tych wolnych mediów nie jest wcale aż tak dużo, jak pomyślimy. Trzeba tych ludzi wspierać, dlatego że tak długo jak oni są, to my mamy jak docierać z naszymi treściami do ludzi. Jeżeli nas wyłączą, jeżeli YouTube pewnego dnia dojdzie do wniosku, że w roku 2024 Karola Plewę z mediów narodowych po prostu wyłączą. Przecież mogą to zrobić. No co wtedy my zrobimy? Nic. To kto zostaje? Nikt. I wy wtedy jesteście samotni. Macie... Na YouTube na godzinę chyba, jak dobrze pamiętam, wyłączyli, czy była jakaś awaria tam. YouTube i jeszcze chyba jakiś tam portal. Więc ja wiem, że trzeba na przykład 15 września jechać pod Sejm, bo będzie właśnie ta ustawa. I tam będą ruchy mówiące, nie zgadzamy się z tą segregacją, to uwierzcie mi, dla mnie to też jest środek tygodnia. Ja też jestem tatą. No okej, okay, jestem bezrobotny, bo jeżdżę, jeżeli tylko jest sprzedaży książki i wpłacę moją fundację. Natomiast ja bym mógł uderzyć w domu wtedy. Obejrzeć sobie, udostępnić, polajkować. Ale nie, wsiądę w pociąg i jednak te 4 godziny w jedną stronę pojadę, żeby pokazać, nie zgadzam się. Dlatego, że są takie momenty, i to nie jest tylko momentów dużo w ciągu roku. To są może 3, 4, 5 jakichś takich punktów, kiedy trzeba pójść, ktoś mówi, żeby się policzyć, ale też trzeba pójść się pokazać, bo oni się boją naszej działalności. A bycie pod Sejmem to jest zupełnie coś innego, niż my jesteśmy na przykład gdzieś tam w oddaleniu. Tam będą posłowie, oni nas będą słyszeć, oni nas będą nas widzieć. I to, do czego mówię, co jest najbardziej niepopularne, zwłaszcza wśród młodzieży, jak ktoś jest wierzący, to uwierzcie mi, jak patrzymy się na historię Polski, nie jestem tutaj w koloradce, ale historia też pokazuje, że w momentach, kiedy byliśmy blisko Boga, było nam łatwiej walczyć o niepodległość i o wiarę. Zachęcam do tego, żebyście się też modlili za ojczyznę, to na pewno nie zaszkodzi. I tylko jeszcze dla Pani tutaj takie małe zdanie, jeśli Pani pozwoli. Ja mieszkałem 15 lat w Wielkiej Brytanii, jak to się wszystko zaczęło i to Wielka Brytania pierwsza zaczęła szczepić Pfizerem. I tak sobie pomyślałem, że znając bardzo dobrze to społeczeństwo i ludzi, ich mentalność, mówię, to już jest po nich. Jak teraz mogę odszczekać te słowa, bo oni sobie nie lepiej radzą. Oni robią takie manifestacje i uzyskują takie rzeczy, które mogą być dla nas inspiracją. To u nich wyszedł Boris Johnson, ich premier, i powiedział już pod naciskiem tych milionów na ulicach, setek tysięcy, bo będziemy musieli nauczyć żyć się z wirusem. Co to oznacza? Że koniec pandemii jest bliski. Na tej pandemii, plandemii, którą ustaliliśmy przed telewizorem. Dlatego, że oni to wywalczyli po prostu. A co zrobili? To jest najważniejsze takie myślenie dla każdego z Państwa. Nie wiem, jak to zrobimy, nawet ja tak sobie myślę, też o tym dyskutujemy, jak zrzucić to jarzmo antyszczepionkowców. Bo im się to udało. Tylko oni, bo w mediach zaczęli pojawiać się, że nie są antyszczepionkowcami, tylko wolnościowcami. Wtedy zaczęto ich ogólna, szeroka opinia publiczna w Wielkiej Brytanii zaczęła to akceptować i dlatego założyli, że trzeba chodzić na te, bo ktoś im zabiera, zaczęli słuchać, że jeśli ktoś mówi, nie chodzi nam o szczepionki, chodzi nam o odbierane prawa obywatelskie, które mamy zagwarantowane. I o to chodzi. I moim zdaniem to jest nasza droga. Jest to do zrobienia w Polsce.
Więc jest nadzieja, jest do zrobienia. Za chwileczkę ukształtują się już, czy są ukształtowane te organizacje, ale zaczną sobie zadawać pytania, jak zrobić tak, żeby było lepiej. Gdy okrzepną, to będą szły w kierunku takim, że będzie więcej ludzi wychodziło i więcej ludzi wychodziło, to będzie więcej poszkodowanych, wiadomo, ale też takich, którzy widzą ogromne zagrożenie utraty wolności. No, a ta jest już namacalna, już ewidentna, bez moim zdaniem jakichkolwiek wątpliwości, że tracimy wolność. Wiecie, czym jest, jaka jest największa wartość tego, że jeździmy z Piotrem? Czasami naprawdę padamy na twarz ze zmęczenia. Największą wartością jest to, że jak my wyjeżdżamy dzisiaj na przykład od was, zmęczeni do hotelu, zanim pójdziemy spać, jeszcze przegadamy znowu doświadczenia z tego dnia, co ważne, co nieważne, to my, jak się potem kontaktujemy, chociażby tutaj w waszym przypadku z Ruchem Narodowym, kilka tygodni później na zasadzie, czy jest jakiś odzew, jak to się wszystko potem potoczyło dalej, to my zawsze słyszymy, że to nie zawsze jest Ruch Narodowy, czasami to są inne grupy. Natomiast zawsze jest tak, że zostaje was więcej w tej grupie. I do tego was bardzo zachęcam, że jak my sobie pojedziemy za chwilkę zmęczeni do hotelu, to żebyście przemyśleli, tutaj macie dżentelmenów, którzy siedzą w pierwszej ławce. Niezależnie od tego, czy wierzycie w Konfederację, w PiS niezależnie, tutaj jest ponad podziałami teraz jest walka. Być może, żeby nie poczuć się samemu, warto przyjść do chłopaków i się zapytać, czy wy się kiedyś chociażby spotykacie, czy jest jakaś forma nawiązania współpracy. Dlaczego? Dlatego, że jak będzie sytuacja, że wy odczujecie na własnej skórze, w swoim chociażby miejscu pracy, jakiś mocny dyskomfort, i nazywam to naprawdę bardzo delikatnie, to inaczej to wygląda, inaczej macie obywatelską siłę oddziaływania, kiedy idziecie grupą 5 czy 10 osób i ktoś za wami stoi, a inaczej wygląda, jak idziecie w samotności do pani na przykład dyrektor w szkole, bo jesteście sami. Mówię to również z punktu widzenia osoby, która widziała, jak już nie jedną sytuację, jakie szanse mieliśmy, kiedy były dwie osoby, a kiedy nas szło na przykład tam 20 osób, ludzi, którzy się nie boi w sposób pokojowy walczyć o swoją wolność. Ja nie wiem, byłoby może teraz dobrze, gdyby może by jakiegoś lidera zaprosić na dwa zdania, żebyście powiedzieli, gdzie was znaleźć ewentualnie, albo jak tutaj, chyba że chcemy zrobić to spotkanie. Właśnie tutaj Pan taką propozycję dla nas, żebyśmy utworzyli jakąś listę i grupę i utworzyli na przykład sobie taką grupę, żebyśmy między sobą się kontaktowali. Bardzo dobry pomysł, jesteście lokalni, tak, tutaj miejcie sobie tą grupę. I jakby się coś działo, czy jakieś spotkania by były, czy tego, to wtedy byśmy sobie informacje przesyłali. Bo jest szansa, że być może są ludzie stąd od was, których nie ma, którzy by chcieli też dołączyć. Witam Państwa serdecznie wszystkich. Przede wszystkim podziękować chciałbym za obecność. Jest nas małe grono jak na Konin, raczej standardowo, ale też musimy... Początki są trudne. Media nas nie kochają raczej. Odrzucili pewnie byłoby nas zdecydowanie więcej, bo w Koninie jest zdecydowanie więcej osób świadomych, zdrowomyślących. No ale wygląda jak wygląda. Mam pytanie. Ile było zorganizowanych marszy w Koninie? Ale pytasz teraz o marsze. Ciebie się pytam. Ile było zorganizowanych marszy w Koninie? Ale ogólnie chodzi o tą pandemię, o te sytuacje, manifestowania, meta i tak dalej. My robiliśmy dwa marsze. My, żołnierzy wyklętych. Wy robiliście dwa marsze, tak? My robiliśmy trzy marsze. Ja tam Ruchu Narodowego nie widziałem. My zorganizowaliśmy trzy marsze manifestujące przeciwko tej pandemii. Ja tam Ruchu Narodowego nie widziałem. Zorganizowaliśmy spotkanie z lekarzami. Nie widziałem wsparcia Ruchu Narodowego. Gdzie byliście? Słuchajcie, może przepraszam, ja wejdę, bo ja może zrobię tak. Ja zachęcam, żebyście współpracowali teraz, a nie punktowali, bo przyjąłem po to, żeby was łączyć. Jeżeli są jakieś lokalne tutaj... Nie, to pytanie dodałem. Okej, ale to jest pytanie, które sugeruje znowu jakieś zaistrzenie zupełnie niepotrzebne. Chcemy porozmawiali. Jesteście przecież, walczymy o tą wszystko, tą samą sprawę. Pani zapytała, kogo można wskazać, wskazuje osobę, jeżeli uważasz, że możesz być lepszym liderem, zachęcam. Naprawdę, bądźcie nawet dwoma liderami. Stwórzcie coś wspólnie tutaj razem w tym mieście. My sobie wyjedziemy, jak się pokłócicie, to z tego nic dobrego nie będzie.
Zachęcam do tego, żebyście się energią wspólnie biało-czerwone przeżyli. Macie obydwoje biało-czerwone serca. Jeżeli uważasz, że jest to niemożliwe nawiązanie współpracy, no to nie będziecie współpracować. Jeżeli jest to możliwe i temat do przegadania, usiądźcie, po to tu przyjeżdżamy, żeby was łączyć. Macie panią, macie lidera, możesz być drugim albo pierwszym, drugim, wszystko jednaka konfiguracja i zachęcam do tego wszystkiego. Przepraszam, że tak się wtrąciłem, nie dałem ci możliwości odpowiedzenia na to pytanie, ale zachęcam po spotkaniu, po pierwsze do nas tutaj, do stolika, po drugie zachęcam, żebyście się spotkali i żebyście ze sobą po prostu porozmawiali. Jeżeli dobra, jesteśmy stolikiem, to po to, żeby się łączyć, a nie dzielić. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Wielkie dzięki, kochani. Szanowni państwo, oczywiście możliwość zrobienia zdjęcia, zakupienia książki z autografem od kolegów. A my sobie porozmawiamy. Pokojowo. Zaplecze. Klubu Narodowego Konin, Klubu Konfederacji Konin. Jeżeli ktoś chce indywidualnie, to ja podam swój numer telefonu. Nie mam problemu. Macie też oficjalny e-mail? Tak, mamy e-mail. Na stronie internetowej, czy... No ale to przed fanpage'a można spokojnie, wszystko idzie bezpośrednio. Tutaj jest kolega odpowiedzialny za kontakt, za odczytywanie, także... Dobra. Ewentualnie indywidualnie zapraszam. Dobra, zabrzmiało tajemniczo, ale rozumiem też, bo muszę mieć...